Cześć kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym filmie. Będę mówić trochę ciszej, żeby sąsiedzi nie słyszeli. W każdym razie dzisiejszy dzień miał wyglądać inaczej. Z tyłu jeździ odkurzacz, a ja piję kawę. Wylosowałam dzisiaj eksomkową przepiękny kubek. Poczekajcie, niech pojedzie odkurzacz. Dzisiejszy dzień od początku miał wyglądać inaczej. Otóż miałam wstać rano, pójść pobiegać, a później mieliśmy od razu na piechotkę iść może na śniadanie do Skaryszaka. Znaczy gdzieś na śniadanie koło Skaryszaka. Natomiast słuchajcie, nie spaliśmy całą noc, dlatego że jak się już później okazało, sprawdziliśmy to organoleptycznie, Mariusz zjadł żołędzia. Musiał go wydalić i teraz dla wrażliwych osób będę poruszać drażliwe tematy. Zażygał nam dwie kołdry. Właśnie wrócił ze spaceru. Więc no poza tym, że nie spaliśmy całą noc, to dzisiaj cały dzień, no większość dnia musimy być w domu. Pomiędzy praniem a suszeniem musimy wykładać kołdry. Wiecie, one się tak do końca nie wysuszą, więc w suszarce bębnowej, więc tak naprawdę no, trzeba będzie je, dopóki jeszcze jest pogoda, wystawić na balkon, żeby tak odparowały do końca, żebyśmy mieli pod czym dzisiaj spać. I powiem Wam, że jestem w ogóle bardzo wdzięczna za suszarkę bębnową w tej sytuacji. Natomiast podziwiam matki, które nie śpią notorycznie. Ja nie potrafię, słuchajcie, nie spać, nie potrafię mieć słabego snu. Więc no, dzisiaj taki wstęp do vloga. Mówię Wam szczerze, jak to u nas wygląda, jak to jest. Ja jestem nieprzytomna, mam nadzieję, że się obudzę. Trochę ogarnęliśmy mieszkanie, kończy się prać jedna kołdra. Zaraz ją wrzucam do suszarki i wrzucam drugą kołdrę do prania. Jak tam? Jesteś dzikiem? Czy okazało się, że nie, bo nie tolerujesz żołędzi w całości połykanych? Co? Chcesz coś opowiedzieć, jaką dzisiaj noc nam zafundowałeś? On też jest niewyspany, słuchajcie. W każdym razie mam nadzieję, że pomimo tego, że nasze plany, no już wiecie, zostały przekreślone, to że ten dzień będzie w miarę miły. I witam Was serdecznie w nowym vlogu, który tak naprawdę, to ja już sama nie wiem, co on przyniesie. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong, I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Woczek, uhu, no piękna fryzura, kochani. W oczekiwaniu, aż suszarka bębnowa skończy jedną kołdrę, żeby móc wrzucić drugą. Chciałam Wam opowiedzieć o książkach, dlatego że skończyłam tę książkę Ruszaj po szczęście, Przemysław Śliwiński. Ja ją kupiłam w Biedronce i powiem Wam, że jest to bardzo przyjemna lektura. Totalnie mnie przyciągnęła okładka. Ja nie wiedziałam, czego się spodziewać po tej książce, nie wiedziałam, o czym jest ta książka. No i teraz już mogę się wypowiedzieć. Wydawało mi się, że wiecie, Ruszaj po szczęście to będzie taki poradnik, bardziej psychologiczny. I z jednej strony tak jest, ale z drugiej strony to jest totalnie coś innego, niż ja się spodziewałam. Dlatego, że książka podzielona jest na 12 rozdziałów, które to możemy dostosować do 12 miesięcy i krok po kroku ruszać po szczęście według autora. I wiecie co, to nie jest takie, jak mi się wydawało, ruszanie po szczęście, przekopywanie psychologicznych zagadnień w swojej głowie, tylko to jest książka o budowaniu zdrowych nawyków, o metodzie małych kroków, jak żyć zdrowo, bo według autora Ruszaj po szczęście, droga po szczęście i ogólnie szczęście to jest życie w zdrowiu,
w dobrej kondycji, w zdrowiu fizycznym, psychicznym, z dobrym jedzeniem. Bardzo ja się zgadzam z tą książką, natomiast przyznam szczerze, że wiecie, tak czytana od deski do deski w kilka dni, no to gdzieś tam te rozdziały, no tutaj tak średnio do mnie przemawiały jak miesiące. I każdy miesiąc jest jakby, nie wiem czy znacie metodę Kaizen, jest to metoda, która ma na celu ciągłe udoskonalanie małymi krokami danego aspektu w życiu czy danego procesu w firmie. I właśnie trochę tutaj tak w tej książce jest, że każdy miesiąc to jest dodawanie jednego małego kroczku, usprawnianie, ulepszanie, co mi się też podoba, że słuchajcie, w tej książce jest, jest mowa o diecie, jest mowa o ruchu, jak usprawniać, jak poprawiać, jak dodawać, wiadomo, zaczynamy, ojoj, poczekajcie, po drugą mi książka leci, zaczynamy zupełnie od zera, co mi się w tej książce podoba, co jest ciekawostką uważam i wiadomo, no raczej myślę, że niewielki procent osób z tego skorzysta, ale autor pod koniec każdego rozdziału opowiada na przykład o fajnych szlakach rowerowych w Polsce albo o fajnych szlakach górskich w Polsce, tam wiadomo w odpowiednim stopniu zaawansowania, jako ciekawostka. Ogólnie to jest taki ogólny poradnik o zdrowiu moim zdaniem, właśnie o tych takich zdrowych nawykach, o życiu z aktywnością fizyczną, o zdrowym jedzeniu. Tak jak mówię, zupełnie czego innego się spodziewałam, ale czytało mi się bardzo lekko, bardzo fajnie, może nie ze wszystkim się zgadzam, albo nie wszystko się u mnie sprawdza. Natomiast gdzieś tam ten core, z którym ja się zgadzam, jest zupełnie zachowany. Uważam, że człowiek może być dopiero szczęśliwy, kiedy czuje się fizycznie i psychicznie sam z sobą dobrze, a fizycznie czuje się, kiedy prowadzi higieniczny tryb życia, kiedy jest aktywny fizycznie. Nie mówię tutaj o katorżniczych treningach, mówię po prostu o sprawności fizycznej, o takiej aktywności właśnie, która prowadzi do sprawności fizycznej przez długie lata, plus dieta. Nie mylić, wiecie, tego słowa z takim jakimiś restrykcjami. Chodzi po prostu o sposób odżywiania. Myślę, że to jest fajna, ciekawa pozycja. Zaraz wrzucam ją od razu do siebie na Vinted, więc jeśli jeszcze nie poszła, a macie ochotę na tę książkę, to login mojego Vinted macie, nazwę mojego Vinted macie w każdym opisie pod filmem. A więc to tyle o tej książce. No a teraz zrobiłam sobie kawę w kubku z Krakowa, od razu powiem. I zabieram się za książkę, która pewnie przyjemna nie będzie, ale może się, wiecie, do czegoś dokopię, zobaczymy. I to jest Jak nie bać się bliskości, o budowaniu dobrych więzi. Tęsknisz za szczęśliwą, bliską relacją, a jak dotąd nie udało Ci się jej zbudować, wydaje się, że zawsze trafiasz na niewłaściwe osoby, a może wszystko nagle się kończy, kiedy zaczyna się bliskość. Jesteś w związku od lat, ale czujesz się samotny. Za wieloma problemami w relacjach i związkach kryje się głęboko zakorzeniony lęk przed bliskością, przed pokazaniem drugiemu człowiekowi tego, jacy naprawdę jesteśmy. No właśnie, tutaj ta Stefani, najsłynniejsza niemiecka psychoterapeutka, doskonale zbadała różne oblicza tego lęku. I to jest właśnie autorka bestsellerowego Odkryj swoje wewnętrzne dziecko, pokazuje, odwołując się do doświadczeń pacjentów, jak zbudować szczęśliwy i satysfakcjonujący związek oraz dobre i trwałe relacje z innymi, których kochasz i na których Ci zależy. Przytul swoje lęki, a staniesz się lepszą wersją siebie, dla samego siebie i dla Twoich najbliższych. Brzmi ciekawie, zresztą tak jak Wam już wcześniej mówiłam, mnie dwie poprzednie książki tej autorki zmiotły z planszy, bardzo do takich bolesnych rzeczy się gdzieś tam dogrzebałam, ale było warto i też są tutaj u mnie na kanale osoby, które studiowały psychologię i mówiły mi, pisały, że dzieła tej autorki są nawet polecane na psychologii i też są osoby u mnie na kanale po czy w trakcie psychoterapii i potwierdziły, powiedziały dokładnie to samo, więc myślę, że to jest naprawdę jakościowa lektura, może niekoniecznie ta, bo jeszcze jej nie znam, żeby się móc wypowiadać, natomiast utwory po prostu tej autorki są warte uwagi, także zabieram się z kaweczką za tę właśnie książkę teraz. Wiem, że lubicie wiedzieć, co czytam, więc jesteśmy teraz zupełnie na bieżąco. Myślę, że mój wygląd jasno wskazuje na to, co właśnie skończyłam robić. Otóż kochani, był to trening na macie z Moniką, skończyłam tamto wyzwanie i teraz zaczęłam wyzwanie jesień, bodajże z tamtego roku, tak? I jestem właśnie na drugim treningu, skończyłam drugi trening. Sorry, że Wam się tak pokazuję, ale Wam wielokrotnie powtarzałam, że ja
po treningu, po jakiejkolwiek aktywności fizycznej nie wyglądam jak dziewczyny z Instagrama. Stety, niestety. Natomiast co wam chciałam powiedzieć, ponieważ poruszałam ten temat na Instagramie już właśnie, że no ja tej jesieni, ogólnie zimy, generalnie postanowiłam się już wziąć za siebie na tyle poważnie, że chciałabym zrzucić parę kilo. I słuchajcie, przyszła mi świetna nazwa do głowy. Otóż, i podzieliłam się z nią z wami właśnie na Instagramie i bardzo przypadłam wam do gustu. Otóż, zaczęłam uprawiać, uwaga, jednoosobowy obóz sportowy. Podoba mi się bardzo ta nazwa. Wiecie dlaczego jednoosobowy? Możecie do mnie dołączać, natomiast każdy ćwiczy na własny rachunek. Wiecie dlaczego jednoosobowy obóz sportowy? Żeby się nie porównywać do nikogo, tylko do siebie sprzed kiedyś albo do siebie z przyszłości, którą gdzieś tam sobie widzimy. Na czym polega mój jednoosobowy obóz sportowy? Na tym, że po prostu wdrażam więcej aktywności fizycznej do swojego życia. Czy to będzie bieganie, czy to będzie trening z Moniką, czy to dłuższy spacer, czy rower. Po prostu będzie tego więcej. No i zaczynam bardziej jeszcze zwracać uwagę na to, co jem, ale bez liczenia kalorii, bez popadania ze skrajności w skrajność. Nie wykluczam niczego, ale też, wiecie, nie folguję sobie zbyt często. Także to tyle. Lecę teraz pod prysznic, bo słuchajcie, już się kołdry nasze wysuszyły. I jedna, i druga. I co dalej? Nie wiemy. Kochani, sukces! Jest po 16, my wychodzimy z domu, po prostu wychodzimy, wiecie, ja wam powiem co to jest. Po pierwsze no to obowiązek podług Mariusza, że trzeba go wybiegać, ale po drugie to mam wrażenie, że to jest takie FOMO, że wiecie, w prognozach jest, że to ostatni taki ciepły weekend, że to ostatnia taka ciepła niedziela w tym roku i trochę mam wrażenie, że mamy takie FOMO, że wypadałoby wyjść. A też wiecie, wybieraliśmy się cały dzień jak sujki za morze. Więc wychodzimy, mimo tego, że wiecie, no wszystkie plany i tak szlak trafił, bo no wiadomym jest, że już nie będziemy się, wiecie, zapuszczać na tak długi spacer, więc po prostu pójdziemy jakąś inną drogą niż zawsze i sobie połazimy, no bo jednak jeszcze faktycznie dzisiaj jest naprawdę tak ładnie, że można czas spędzić na zewnątrz. Mi się w ogóle marzy kawa, więc nie wiem, czy sobie nie wezmę kawy na wynos, bo nie chcę mi się kupować, bo naprawdę mamy w domu, smakuje mi ta kawa z domu. Ale coś mi się naprawdę takiego zimnego, jakaś jestem dzisiaj taka rozdrgana i powiem wam, że rozmawiałam z koleżanką i ona miała dzisiaj z psem podobny problem. Co prawda nie miała później prania w ciągu dnia, ale też ją to tak, wiecie, rozstroiło, brak snu. Dajcie znać, jak wy znosicie brak snu. Jeśli w ogóle wam się zdarza, chociaż myślę, że każdemu się czasem zdarza. Czy jakoś wiecie, jak ten mem jebne kawusie i będzie git, czy nie wiecie, który mamy rok? Ja powiem wam, że dzisiaj cały dzień taki mam. Nie mogę się za bardzo wkręcić w książkę, w tą, którą wam pokazywałam, więc stwierdziłam, że to po prostu nie jest dobry dzień. I co? I taka, wiecie co, jestem, że sama nie wiem, o co mi chodzi. Zrobiłam ten trening i jakaś jestem z siebie niezadowolona, a później myślę, no przecież zrobiłaś trening, to i tak dużo. I tak mam, jakoś wszystko mi jedno. Wzięłam prysznic, myślałam, a użyję sobie tego, użyję sobie tamtego. Później stwierdziłam, a wszystko mi jedno, czego ja użyję. I dzisiaj mam taki dzień, no taka jestem po prostu rozmamłana przez ten brak snu. Natomiast jak wrócimy, wiecie, z wybiegania terierka, zrobimy sobie małego meal prepa, dlatego że no kolacja na dzisiaj, a dwa, że wykorzystamy część na jutro, ale to później opowiem wam wszystko, bo sama jeszcze dobrze nie mam planu, bo słuchajcie, my sami też nie mamy planu, jeśli chodzi o jedzenie. Krzysiek miał dzisiaj robić na jutro, ale w sumie nie wiemy, czy jest sens dzisiaj robić, czy nie lepiej jutro. I tacy jesteśmy naprawdę, obydwoje jacyś. Ale zobaczyłam konturówki z Inglota i mam chęć. A moja ulubiona to jest 74, ale dzisiaj użyję 78. Ona, mam wrażenie, bardziej pasuje do tej sukienki. A to jest w ogóle sukienka, którą dostałam od koleżanki. Przeleżała chyba u mnie 2 lata w szafie. Wiskozowa panterkowa. Trochę mini. Ale jakoś wiecznie, wiecie, nie było okazji, żeby ją nałożyć i zobaczyłam ją i chciałam się, tak, a ciebie chodzi, bo nie masz za dużo kolorów na sobie, nie rzucasz się za bardzo w oczy, więc to jesteś ty. Więc nałożyłam cię, nawet ustnie mogę polubić, więc nałożyłam cię tę sukienkę i zaraz wychodzimy, może się, wiecie, trochę obudzimy samym wyjściem. Nie biorę żadnej pomadki, nie biorę żadnego błyszczyka, bo nie chcę, żeby mi się włosy kleiły. Włosy podpinam tylko taką spineczką. Wychodzimy, jakieś perfumy, może Stay True, Trucher z Suvre. Tak, pasują mi dzisiaj, bo są takie lekkie, pudrowe, kwiatowe.
nieprzytłaczająca. Nie chcę, żeby mnie nic dzisiaj przytłaczało, więc taki update z naszej niedzieli. Słuchajcie, no po prostu wszystkie plany szlak trafił i nagle, wiecie, nie, jak dzieci w mgle, nie wiedzieliśmy co robić. Czy zjeść teraz, czy teraz mam poćwiczyć, czy wychodzimy, a w sumie kołdra się suszy. I słuchajcie, ta suszarka to trochę taka oszustka jest, bo właśnie ona nas trochę, wiecie, na manowce sprowadziła, bo było, że 3 godziny do końca suszenia, no więc wiecie, tu Krzysiek się rozsiadł przed komputerem. Tu ja sobie zaczęłam coś tam ogarniać na swoim komputerze, jakieś swoje sprawy. Widzicie, totalnie rozmemłana w piżamie i dźwięk suszarki zawsze się skończają, tak na się jak nie byliśmy wcale na to gotowi, więc taki dziś dzień i takie dni też są. Jestem bardzo ciekawa, słuchajcie, jak to jest u was właśnie na przykład w takie ładne niedziele, czy... Zaraz pewnie ktoś mi napisze, że zawsze macie ochotę wychodzić i generalnie ja też tak uważam, ale już jak za to rano się nie zabiorę, to później jest mi ciężko. I czy macie czasami takie, że nakładacie takie wrażenie, że nakładacie czasami sami na siebie presję, żeby gdzieś wyjść, bo wiecie, zaraz ta pogoda się skończy, zaraz nie będzie takiej niedzieli, zaraz coś tam. Jestem bardzo ciekawa, bo nie wiem jak to wygląda w społeczeństwie, a jednak widzę, że gdzieś tam moje koleżanki, mam wrażenie, że wszystkie mają podobnie, więc dajcie mi koniecznie znać, jestem turbo ciekawa, bo może to tylko my jesteśmy, wiecie, jakieś się dobrałyśmy. Moja kocica, kocica. Kochani, miałam robić meal prepa, ale Krzysztof mnie wyręcza. Robi nudle z kurczaczkiem. Zobaczcie, że on nawet z pieczołowitością, czujecie to, każdy kawałek kurczaka odwraca osobiście. A jak inaczej? No ja mieszam po prostu. Zaraz wam pokażę przepis, z którego korzysta, bo my ten przepis znamy od lat. Ale zwyczajnie inaczej robimy. Zazwyczaj inaczej robimy. Niegdyś dawaliśmy makaron ryżowy i było takie, wiecie, piór w smaku. Teraz będzie inny, ale pokażę wam przepis, bo jest naprawdę grzechu wart. Jest ten, wariacja, którą kiedyś zrobiliśmy. Zamiast sosu tego sojowego. Taka była wariacja, że wszystko, tylko indyk został i został zalany mango, pulpą i do tego przyprawy typu kurkuma, chili, imbir, więc było danie totalnie inaczej, ale to jest przykład jak z jednego można zrobić coś innego i też będzie dobrze. To prawda, było tak po hawajsku bardzo. Dobra, chodźcie, pokażę wam ten przepis. Słuchajcie, i to jest przepis z kwestii smaku, możesz ten wyżej, bo ja zaraz powyłączam jak zwykle. I to jest, proszę bardzo, makaron z indykiem i brokułami. I pokażę jeszcze raz tę miniaturkę. I tak wygląda i jest naprawdę pyszny. Tutaj akurat jest soba. My raz robiliśmy. Przepraszam. My raz robiliśmy z sobą i było niedobre, ale tak to ogólnie jest git. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you making me wanna try forever. I feel so free. Oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanting to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Cause I finally learned my lesson. Spakowałaś się już na działkę, Kiciuś? Tym samym chcieliśmy wam potwierdzić, iż Krzysztof wyraził zgodę, aby pojechać na działkę jesienią. A wiecie, co jest najlepsze? Od kiedy wróciliśmy z działki, to bułka praktycznie codziennie wchodzi do transportera. No i ona chyba nam komunikuje, że ona już chce tam jechać. Kiciusia, fajnie było na działce. Nie wyglądasz jak demon tam. Bo to jest demon. To nie jest demon, to jest piękny kot. Mariuszek nie rozumie, co się stało. Weź ten łeb, Manio. Kiciusia, długo jeszcze będziesz tam siedziała sobie? I feel so free, I'm a sweet baby.